Dzisiaj rano na placu budowym obejmującym posesję przy ulicy Mickiewicza 5 prowadzący prace ziemne robotnicy natknęli się na kilkadziesiąt granatów i zapalników z czasów II wojny światowej. Działka, na której znaleziono materiały wybuchowe, przylega do budynku pierwszego LO imienia Marii Konopnickiej, w którym przebywało ponad 400 uczniów. Wszyscy, choć nie od razu, zostali z niego ewakuowani. Została ewakuowana część uczniów z tej części szkoły, która bezpośrednio, że tak powiem, przylega do terenu, gdzie te materiały zostały ujawnione podczas prac ziemnych. Kamienica przy ulicy Mickiewicza 5 wraz z zapleczem i patio przechodzi właśnie remont. Ten grunt, z tego co widać, był niwelowany i zostało odkryte prawdopodobnie jakieś materiały, niewybuchy z pozostałości z II wojny światowej. Zostali wezwani saperzy, patrol saperski przyjedzie i po prostu te materiały zabezpieczy, wywiezie na poligon. Podejrzewam, że zostaną one po prostu zdetonowane. Amunicja została znaleziona około 8 rano. W momencie, kiedy szkoła rozpoczęła nową działalność, okazuje się, że właśnie tutaj podczas tych robót znaleziono granaty z czasów II wojny światowej i to dość znaczną ilość tych granatów. Także przyjechały od razu odpowiednie służby i zajęły się właśnie tą sprawą bardzo szybko. Na chwilę obecną wiadomo, iż pod warstwą gruntu znajduje się około 60 granatów i 90 zapalników. Odkopując te granaty cały czas jakby z podziemi pokazują się, także podobno ilość jest znaczna. Także na pewno służby, które te przyjadą w załogu pirotechniczne, będą musiały dokładnie ten teren przebadać, czy przypadkiem jeszcze pod ziemią nie ma tych niewybuchów. Mimo iż część budynku została przez policję dopuszczona do użytku, dyrekcja postanowiła, że wszyscy uczniowie powinni opuścić szkołę. Ewakuacja szkoły trwa. Taką podjęłam decyzję, ponieważ została ewakuowana część budynku tam właśnie bliżej sali gimnastycznej, ta nowsza część. Niemniej jednak z uwagi na to, że ci saperzy przyjadą nie tak szybko, podjęłam decyzję, żeby młodzież po prostu poszła do domu. Ewakuacja przebiegła sprawnie, choć musiała się odbyć grupami. Ponieważ musi młodzież pójść do szatni, zabrać swoje rzeczy i właśnie niewielkie grupy wchodzą do tej szatni, więc partiami to się odbywa, ale już duża część młodzieży po prostu jest poza budynkiem szkolnym i za chwilę pozostała część też wróci do domów. Wygląda na to, że uczniowie będą mogli wrócić jutro do szkoły. Pirotechnicy właśnie zakończyli swoje prace. Cały skład amunicji został wykopany i przetransportowany w bezpieczne miejsca.